dobry. Witam Was serdecznie z ogrodu parafii ewangelickiej w Żorach. W nowy tydzień wprowadzają nas następujące teksty biblijne. Pierwszy z księgi Nehemiasza z rozdziału 9, gdzie w wierszu 20 czytamy: dałeś im swego dobrego ducha, aby ich pouczał. Drugi tekst to słowa Jezusa, wyjęte z Ewangelii Jana z rozdziału 14, wiersz 26. Jezus mówi: Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Mamy dziś poniedziałek. Dla niektórych to najtrudniejszy dzień w tygodniu, z różnych powodów. Jeśli należysz do tego grona lub po prostu przygotowujesz się do kolejnych wyzwań, może słowa z książeczki z Biblią na co dzień są właśnie dla ciebie. Dobrze jest wiedzieć, że Pan Bóg daje swoim dzieciom szczególnego pomocnika, Ducha Świętego. Dobrze wiedzieć, że będzie z nami ktoś, kogo zadaniem jest nauczanie, przypominanie słów Pana Jezusa, aby przeżyć ten dzień, ten tydzień jak najlepiej. Na ogół o Duchu Świętym nie słyszymy ani nie mówimy tak często jak o Panu Jezusie czy o Bogu Ojcu. Czy dobrze? Na pewno warto wiedzieć, jak ważna jest Jego rola w świecie i wśród nas. Bez Niego nikt nie mógłby odpowiedzieć na Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Nikt by nie miał takiej potrzeby. To Duch Święty uświadamia człowiekowi, czym jest grzech. Uświadamia, jak wielka jest przepaść pomiędzy nami a Panem Bogiem. Sami tej przepaści żadnymi sposobami nie jesteśmy w stanie pokonać. Bez Niego zresztą nie mamy sobie nic do zarzucenia. Lecz gdy On działa, dociera do nas, że nigdy nie spełnimy Bożych standardów. Własne tak, ludzkie jak najbardziej, ale Boża poprzeczka jest zbyt wysoko. Albo jesteś doskonały we wszystkim, tak jak Bóg, i wtedy możesz śmiało stanąć przy Bogu, albo jesteś niedoskonały. Powiesz, nikt nie jest doskonały. No właśnie. Dlatego musiał przyjść Pan Jezus i zapłacić cenę za nasze winy. Duch Święty uświadamia nam, co tak naprawdę zrobił Pan Jezus. Zrobił za nas to, czego my sami zrobić nie mogliśmy. On też poucza nas, że naszą jedyną nadzieją, ratunkiem jest upamiętanie i zaufanie Panu Jezusowi. To On daje nam przekonanie, że od tej chwili potrzebujemy iść za Chrystusem i nie jesteśmy w tej drodze sami, bo Ojciec posłał w imieniu Pana Jezusa pomocnika, przyjaciela, aby, jak czytamy, nauczał i przypominał. Mając Ducha Świętego i polegając na Nim, jesteś jak żołnierz, jak lekarz w pełnym ekwipunku, gotowy, aby mądrze działać w różnych sytuacjach. Zacznijmy zatem kolejny tydzień z modlitwą. Panie łaskawy Boże, dzięki Ci za Ducha Świętego, za to, że dałeś Go, aby wspierać swój lud, aby nigdy nie był sam, aby zawsze odczuwał Twoją obecność i korzystał z Twojej mądrości, z Twojego wyposażenia. Powierzamy się Tobie, Panie, na kolejny dzień i na kolejny tydzień. W imieniu Pana Jezusa prowadź nas i błogosław. Amen. Życzę wszystkim dobrego dnia i dobrego tygodnia.